Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj z Kenii, z Nairobi. Tu pokażę Wam, żebyście widzieli trochę, jak Kenia wygląda. O, tak wygląda Kenia. Może nie jakoś szczególnie pięknie w tym miejscu, no ale akurat jestem po przyjeździe w hotelu obok lotniska, jutro jedziemy dalej. Myślę, że kolejne odcinki będą ciekawsze, a dzisiaj pomyślałem sobie, że właśnie w związku z tym, że to taki trochę czas pomiędzy, to po prostu dokończę Księgę Daniela. No właśnie, i to ostatnie widzenie Księgi Daniela jest poprzedzone modlitwą w 9 rozdziale. Chyba już wspominałem, ale powtórzę, bo myślę, że to jest cenne, że właśnie on się identyfikuje z ludem. To widać w 5 wersecie. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy. No, on, można powiedzieć, nie zgrzeszył, bo on już się pojawił, że tak powiem, w historii jako osoba, która jest na wygnaniu. Ale on właśnie się identyfikuje ze swoim narodem. I co ciekawe, identyfikuje się też po to, żeby w imieniu tego narodu jakby wziął najpierw na siebie winę, a potem w imieniu tego narodu również prosi. Mówi, lecz teraz według Twojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta, Jeruzalem, od Twojej świętej góry, gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi. I co ciekawe, argumentacja też jest taka, może bym powiedział, właśnie taka nieoczywista, bo my zazwyczaj próbujemy się gdzieś tam odwołać do Bożej jakiejś miłosierdzia, że jesteśmy nam strasznie, ciężko, biednie. Daniel tak się nie odwołuje. On mówi, lecz teraz wysłuchaj, o Boże, nasz modlitwy Twojego sługi, jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią ze względu na siebie samego, o Panie. Nakłoń, Boże mój, swojego ducha i usłysz, otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia, na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem. O Panie, usłysz, o Panie, odpuść, o Panie, dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. I wtedy dowiadujemy się, że no właśnie, przychodzi do niego archanioł Gabriel, którego wcześniej widział w widzeniu i mówi mu w 22 wersecie, Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. No i to samo w sobie jest strasznie ciekawe. Znaczy, ciekawe jest to, że to jest wizja, która jakby wynika z tego, że on się modlił. Myślę, że samo w sobie to już jest taką głęboką myślą, to znaczy, że Bóg daje poznanie w odpowiedzi na modlitwę. I myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo ważne. Czyli nie wiem, co tam cię trapi w twoim myśleniu, ale pozwól, że zapytam, czy się modlisz o to. I do siebie mogę też to odnieść, bo mam pewne myśli, z którymi chodzę. No i modlę się tak od czasu do czasu, jak mi się, że tak powiem, przypomni. A przypomina mi się różnie. Także no taka wielka zachęta, myślę, że w tym fragmencie jest do tego, żeby po prostu wylewać swoją duszę przed Bogiem. I co tu się dzieje? Dzieje się, jest tutaj wizja 70 tygodni. I generalnie te 70 tygodni nie jest to takie oczywiste. Zwróćcie uwagę, o co się modlił tak naprawdę Daniel. Daniel się modlił o powrót Izraela do miejsca, znaczy do swojego kraju. No tu jest cała taka dziwna teoria, w którą uczciwie powiem, że nie wierzę, że tam jest nie 70 tygodni, a 69. Powiedzmy sobie szczerze, że w tamtych czasach to nie było takie oczywiste, żeby... Zresztą nie wiemy, kiedy dokładnie Daniel się modlił, nie wiemy dokładnie, kiedy, którą datę należy przyjąć za powrót Izraela do ziemi obiecanej. No, osobiście nie wierzę w to, że 69, a 7 to tam wyląduje gdzieś tam u schyłku czasów. No po prostu mnie to kompletnie nie przekonuje. I tyle, jak ktoś kogoś przekonuje, no to niech kogoś przekonuje. Moim zdaniem to jest no tak właśnie nieżyciowe kompletnie. W sensie nieżyciowe, że no nie da się rady tego dzisiaj. Może jakbyśmy mieli dzisiejszy sposób liczenia, no to tak, ale na pewno nie ówczesny. W każdym razie będą to ciężkie czasy. Po 62 tygodniach pomazaniec będzie zapity, nie będzie go. Zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe z pokarmów,
a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie najdzie wyznaczony kres spustoszenia. No to co to jest? No to jest, moim zdaniem, jeśli to jest coś, no to ewidentnie jest to zburzenie świątyni w roku 70 i pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię. Wszystkie inne, czyli dwa wcześniejsze proroctwa dotyczyły właśnie tego, czyli pierwszego przyjścia. Przypominam wszystkim, że w 2 Koryntian jest powiedziane, że w Chrystusie wszystko odnalazło, a nie odnajdzie swoje tak. Czyli generalnie można by powiedzieć bardzo prosto, że te proroctwa starotestamentowe trzeba raczej zakładać, że wypełniły się w pierwszym przyjściu niż w drugim i nie przeskakiwać do drugiego, jeśli jest sposób na to, żeby je odnaleźć w pierwszym, czyli w tym, które jest naszą przeszłością. Dalej, 10 rozdział jest bardzo ciekawą wizją, to znaczy to jest wizja tego, to jest wizja walki w niebie. Tej wizji walki w niebie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić bez świadomości tego, co już gdzieś tam kilka razy wspominałem, czyli że generalnie ten dwór Boży jakby jest podzielony, tak, że według liczby, to jest tam powtórzonego prawa 32 rozdział, według liczby synów Bożych wyznaczał liczbę narodów. Czyli te narody zostały właśnie wyznaczone według liczby dostojników niebiańskiego dworu, jakbyśmy tego nie nazwali. No i generalnie wiemy, że ci dostojnicy, część jakby jest po Bożej stronie, część nie jest po Bożej stronie. I generalnie tutaj właśnie jest cała ta dyskusja o tym, że się sprzeciwiał książę Anielski Królestwa Perskiego. Powiem wam szczerze, że przez wiele, wiele lat wydawało mi się to takim kosmosem i dalej mi się trochę to wydaje kosmosem, powiedzmy sobie uczciwie. Natomiast przynajmniej widzę jakąś podstawę. Wcześniej nie widziałem tego podstawy, więc myślę, że to po prostu trzeba ominąć, no bo po co z tym zrobić. Natomiast no dzisiaj widzę, że to jest, ma to oparcie w wcześniejszych fragmentach Starego Testamentu. 11 rozdział jest, słuchajcie, wielkim proroctwem dotyczącym, coś tutaj siadło, proszę bardzo, dotyczącym podziału po królestwie Aleksandra Macedońskiego. Także tutaj mamy królestwa, może teraz już nie pamiętam tych wszystkich rodów, ale chyba Ptolemeuszy i kogoś tam jeszcze. Generalnie jest to strasznie, jest to na tyle bliskie historii, że większość ludzi właśnie w oparciu o ten 11 rozdział dochodzi do wniosku, że to jest rozdział, który musiał być napisany po tych wydarzeniach. No, oczywiście, jeśli ktoś nie wierzy, że proroctwa mogą się spełnić tak blisko, no to musi tak wierzyć, no ale moim zdaniem z tego nic takiego nie wynika. No i w końcu wchodzimy, i to jest bardzo dziwne, płynnie dosyć i w taki trudny sposób w 12 rozdziale w Zmartwychwstanie. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do życia wiecznego, drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości jak gwiazdy na wieki wieczne, ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu to będzie badać i wzrośnie poznanie. Znaczy mi to poznanie jeszcze nie wzrasta jakoś szczególnie mocno. Z tych wszystkich trzech wizji, ta wizja zawsze mi się wydawała najtrudniejsza i najbardziej taka skomplikowana do zastosowania. Niemniej należało ją omówić i ją omówiłem. Kilka rzeczy jest jasnych. Jasne jest to, że Bóg panuje nad historią. Jasne jest to, że jest konflikt duchowy równolegle do naszego życia. Jasne jest to, że trzeba się modlić. I jasne jest to, że wszystko się zakończy Bożym triumfem na końcu. Co w pewnym sensie myślę, że tak teraz patrząc na to, jest i tak dużo ważnych prawd, które możemy wyciągnąć, które możemy zastosować dla siebie. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś błogosławionym, dobrym Bogiem, który nas prowadzi. Zachowuj nas, dawaj nam takie serce, jakie miał Daniel, takie pragnienie poznania Twoich spraw i dawaj nam, Panie, iść za Tobą we wszystkim, co z nas spotyka, w różnych sytuacjach życiowych, w nadziei i w pewności tego, że Ty prowadzisz ten świat i że on się zakończy w Twój sposób. I bądź tym wszystkim w naszym życiu uwielbiony i też dawaj nam szukać Twojej chwały, tak jak Twojej chwały szukał Daniel. Polecam wspieranie mojej służby już właśnie z Afryki. Powiem więcej może jutro, co tu robię. Z Bogiem i do zobaczenia.